жизни и смерти. Видите, это справа жизни и смерти. Я думаю, что каждый человек на этой земле, без разницы, в какой стране он живет. Myślę, że każdy człowiek na tym świecie, bez różnicy w jakim kraju żyje, bez różnicy, jaką religię on wyznaje, bez różnicy, w jaką religię wierzy, wyznaje, bogaty on ili biedny, czy jest bogaty, czy biedny, minimum один раз в своей жизни каждый человек на этой земле, minimum raz w życiu każdy człowiek na tej ziemi задумывается над тем, есть ли жизнь после смерти. Zadaję sobie takie pytanie, czy też jest życie po śmierci? I takich historii ja mógłbym rozkazać очень много. Ja bym mógł takich historii wam opowiedzieć bardzo wiele. W Biblii my czytamy. Czytamy w Biblii. Книга Иова. W księdze Joela. 14 глава, 14 стих. Очень легко запомнить. Księga Joela. A Joba. Joba, ja, okej. Okay. Księga Joba. 14 глава. 14 rozdział. 14 стих. I 14 wiersz. Очень легко запомнить. Bardzo łatwo zapamiętać. Księga Joba 14, 14. Przeczytaj pierwszą część stycha. Pierwszą część przeczytamy tego 14 wierszu. Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Почти по-русски. Tak jak w rosyjskim. Если человек умрет, будет ли он опять жить? Jeśli człowiek umrze, czy będzie znów żył? И стоит вопрос. I tu jest właśnie pytanie. Ведь было бы хорошо, если бы смертью все закончилось, не правда ли? Wydawałoby się, że byłoby dobrze, gdyby śmierć wszystko zakończyła, nie prawdaż? И многие даже верят в это. I wielu właśnie tak wierzy. Они желают этого. Oni sobie tego życzą. Żeby śmiercią wszystko zakończyłeś. Żeby z śmiercią wszystko się zakończyło. No, действительно ли это так? Ale to rzeczywiście tak nie jest. Об этом я хочу сегодня с вами поделиться. I właśnie o tym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. W 95 году. W 95 roku. To było 21 января. To był 21 stycznia. Sobota. W sobotę. I my возвращались домой. Wracaliśmy do domu. Tam jeszcze w Sibirii. Tam właśnie na Syberii. Ja był żonat już. Byłem już żonaty. U nas było już dwoje dzieci. Mieliśmy dwójkę dzieci. Сегодня у нас шестеро. Teraz mamy sześcioro. I выезжая из села, которое мы последняя точка, где мы были. Выезжając z tego z wioski, z tego ostatniego punktu, gdzie byliśmy. To było 4 часа после обеда. To była 4 godzina po południu. Местные люди нас просили не ехать. Miejscowi nas prosili, abyśmy nie jechali. И мы это понимали. I my to rozumieliśmy. Потому что в Сибири нет дорог. Dlatego, że na Syberii nie ma dróg. Я всегда говорю, в Сибири только одни направления. Ja zawsze mówię, że na Syberii jest tylko, są tylko kierunki. Ty tu, ma, tu da, możesz pojechać, tu da, możesz pojechać. Tu pojechać, możesz tam. I co to za drogi? I co to są za drogi? Tam w śniegu przejechała maszyna. Przez śnieg jakiś samochód przejechał. I ty jedziesz po temu śladu. I ty jedziesz za tym śladem. I jeśli ktoś na wstrzeczu jedzie. Jeśli ktoś jedzie sprzeciwka. To nikt nie chce z tego śladu zjeżdżać. To nikt nie chce z tego śladu zjechać. Потому что если ты оттуда съедешь, там 2-3 метра глубиной снег. Jeżeli ty zjedziesz na bok, to tam jest 2-3 metry głęboko śniegu. No, dla mnie ничего нового не было. Ale to nie było nowość dla mnie. Но шел очень сильный снег. Ale było wielki opad śniegu. И поэтому местные просили нас переночевать, чтобы мы рано утром, уже когда светло, поехали. И dlatego ci właśnie miejscowi prosili, żebyśmy przenocowali i rano wcześniej, żebyśmy, kiedy jest jasno, mogli jechać dalej. По сегодняшний день там не работает ни один телефон. I do dzisiejszego dnia nie ma tam żadnego telefonu, nie można tam telefonować. Nie tu internetu. Nie ma internetu. Вам надо обязательно поехать со мной. Wy musicie koniecznie tam ze mną pojechać. Was tam nikt nie znajdzie. Tam nikt was nie znajdzie. Tam można oddechnąć od tej informacji. Możecie odpocząć od każdej informacji, od wszystkich informacji.
Что особенно еще? И что szczególnego такого? Мы в этом году ехали. В этом году właśnie jechaliśmy. Мы в этом году февраль-март были в дороге. И мы przez luty i marzec byliśmy w drodze. Мы проехали 14 тысяч километров. Przejechaliśmy 14 тысяч километров. И знаете, в одном месте мы ехали два дня. И до одного места ехаliśmy два дни. И не встретили ни одну машину. И не споткaliśmy ani jednego samochodu. Представьте, если машина твоя сломается. Wyobraź sobie, kiedy twój samochód się zepsuje. Ty nie możesz pozwonić. Nie możesz zadzwonić. I nikt nie przyjedzie mimo ciebie. I nikt nie przyjedzie tutaj. Поэтому нужно 2-3 машины всегда иметь. Dlatego trzeba w 2 albo 3 samochody zawsze jechać. Тем более это была суббота. A tym bardziej była to sobota. И поэтому они просили, чтобы мы остались. I ze względu na to oni prosili, abym został. Но мы хотели ехать. Ale myśmy chcieli jechać. Чтобы проехать всю ночь, чтобы утром уже быть дома в городе в церкви на наш в нашем служении. Żebyśmy mogli przez noc jechać i żebyśmy rano w niedzielę mogli być na nabożeństwie. Все были уставшие. Wszyscy byliśmy zmęczeni. Я сидел за рулем. Siedziałem za kierownicą. И я сказал моим братьям: "Ну раз складывайте сиденья, ложитесь, спите". I powiedziałem moim braciom: "Rozłóżcie sobie siedzenia i śpijcie". Я думаю, что мы из села еще не выехали, они уже спали. Я myślę, że myśmy jeszcze nie wyjechali z tej wioski, a oni już spali. И вот мы едем. I tak jedziemy. Вот по этому следу. Tam по снегу, właśnie tym śladem na tym śniegu. Сильный снег. I taki mocny opad śniegu jest. Мы проехали 20, где-то 23 километра. Może 20-23 километров уехали. Начало темнеть. Zaczęło się ściemniać. И мы спускались с горы. I zjeżdżaliśmy z góry. Я увидел две машины навстречу. И зауважилем там предо мной два самоходы напротив. Я свет от этих машин. В засаде światło с тех самоходов. Ну, раз я вижу их свет, значит, они мой свет от моей машины тоже могли. Но они, я вижу их światło, więc они również мое światło от моего самохода. Я же сверху спускался. Я się zjeżdżałem z góry. Я съехал с этой следа на одну сторону, не совсем, на одну сторону и поехал потихоньку. Więc zjechałem troszkę na bok, nie całkiem na bok, ale trochę na bok z tych śladów i tak powoli jadę naprzód. Снег еще такой мягкий был. Taki miękki śnieg był. И я поехал. I pojechałem w ten sposób. Мы проехали, встретились с первой машиной, мы разъехали, все было хорошо. I z tym pierwszym samochodem minęliśmy się i wszystko było w porządku. Но от ветра наших двух машин. Ale pęd powietrza tych dwóch samochodów. Весь снег полетел в воздух. Cały ten śnieg wyrzucił do góry, do powietrza. I w śnieżnej pyli ja parę sekund niczego nie mógł widzieć. I przez parę sekund w tym śnieżnym pyle niczego nie widziałem. Ja думаю, że dla was to też niczego nowego. Ja myślę, że dla was to nie jest żadna nowość. U was, ja понял, здесь тоже бывает много снега. Że tak rozumiem, że u was czasem też tu jest dużo śniegu. Я только знал, что там дальше едет еще одна машина, и мне нужно быть осторожным. Я wiedziałem tylko, że tam dalej jeszcze jest jeden samochód i powinienem być ostrożny. И прежде чем этот снег улегся, чтобы я что-то мог видеть. Zanim ten śnieg opadł, żebym mógł coś zobaczyć. Произошел удар. Nastąpiło uderzenie. Это была грузовая машина. To była ciężarówka. Grużona uglem. Załadowana węglem. И водитель был пьяный. A kierowca pijany był. Мы потом это поняли. Później to zrozumieliśmy. Он ехал просто посреди дороги. Он ехал по просту środkiem drogi. И то, что я съехал на одну сторону. То, że zjechałem na jedną stronę. Он зацепил нашу левую сторону. То он ударил tutaj на нашу левую сторону. И от этого удара оторвал наше левое колесо. И в тем ударением оторвал наше левое коло. От этого удара оторвало его колеса. И również te przednie koło jego zostało oderwane. Его отбросило назад. Jego rzuciło tak do tyłu. A nas rozwiernuło w śniegu na 360 градусов. A nas obróciło 360 stopni w tym śniegu. No on dawit na swoją gaz pedał. Ale on nacisnął dalej na pedał gazu. I to, że go odkinuło nazad, on wpierd opiąć. I to, że go odrzuciło do tyłu, znowu zaczął jechać do przodu. I już swojej kabiny bije drugi raz w moją stronę. I wtedy swoją kabiną uderzał tu w moją stronę. Он сорвал крышу, стекла, это все вылетело. Całe szyby i dach zerwał i to wszystko się rozleciało. И протаранив нас, он слетел с дороги, и мы тоже улетели с дороги. I kiedy nas tak staranował, on spadł z tej drogi i my również na boku się znaleźliśmy tej drogi. Панелью приборов рулем от нашей машины. И
z powodu tego uderzenia cały ten kolumna kierownicy naszego samochodu uderzyła mnie tutaj w brzuch i docisła mnie do siedzenia. My zlecieli z drogi. Zrzuciło nas z drogi. Ta pierwsza maszyna ujechała. Ten pierwszy samochód pojechał. Водитель даже не видел, что там сзади случилось. Nawet ten kierowca nawet nie wiedział, co się stało tam z tyłu, nawet się nie zatrzymał. Снег это все полетело мне в лицо. И cały ten śnieg spadł na mnie na twarz. И я понимал, что мы столкнулись со второй машиной. И я zrozumiałem, że mieliśmy zderzenie z tą drugą samochodem. Я не чувствовал ни боли, ничего. Nie czułem żadnego bólu, niczego nie czułem. Я был в шоковом состоянии. Byłem w stanie szoku. Я всегда говорю, так чудесно Бог сделал наш организм. Я zawsze mówię, że Bóg tak cudownie stworzył nasz organizm, что мы не чувствуем сразу все боли. Że nie od razu cały ból czujemy. Я думаю, что если бы мы чувствовали все боли, мы бы, наверное, от этих болей сразу бы умерли. Я myślę, że gdybyśmy naraz wszystkie te bóle odczuwali, to byśmy od razu umierali. Когда наступила тишина? Kiedy zrobiło się cicho? Моя первая мысль была. Pierwszą moją myślą było, z moimi braćmi? Co się stało z moimi braćmi. Ja powrócę сюда na prawo. Odwróciłem się tak na prawo. Gdzieś spał Wiktor. Tam właśnie na tym pierwszym siedzeniu Wiktor spał. Tak, na całą głowę wyższy mnie. Był o głowę wyższy ode mnie i taki dobry w plecach. Ja widziałem, jak on wskoczył i on пытается открыть дверь. Ja widziałem, jak on tak się podniósł, wyskoczył i próbuje otworzyć drzwi. Ona nie otwierała, потому что её заклинило. Nie mógł jej otworzyć, dlatego że to było zakleszczone. Ja widziałem, jak on rozwернулся i on ją bьёт ногой. I zobaczyłem, jak on się tak odwrócił i tak uderza nogą. I wyprygnął na ulicę. I wtedy wyskoczył na ulicę. No, думаю, raz wyprygnął, znaczy żywy. No, skoro wyskoczył, to znaczy, że żyje. Ja powracając nazad, na zadnim siedzeniu, głową na prawą stronę spał Sergiej. A odwracam się w drugą stronę i patrzę się, a tam właśnie głową tak leżał bokiem Sergiej. Jego nie tu. I nie widzę go. Думаю, куда он делся. No, wiem, myślę sobie, gdzie on poszedł. От этого удара он скатился между сиденья. Ale od tego uderzenia on spadł między siedzenia. Я увидел, как Виктор открыл заднюю дверь. Widziałem, jak ten Wiktor otworzył te tylne drzwi. Схватил Сергея за плечи и он вытянул его на улицу. Złapał go tak za plecy i wyciągnął na zewnątrz. И на улице они начали смеяться. I na zewnątrz zaczęli się śmiać. Думаю, раз смеются, значит живы. O, jak się śmieją, to znaczy, że wszystko, теперь że są żywi. Мне надо отсюда выходить. A teraz ja muszę się stąd wydostać. Только в мою сторону я не смогу, здесь все вмято. Ja nie mogę tutaj w moją stronę wyjść, dlatego że wszystko tam jest zmięte. Мне надо на ту сторону. Muszę na prawo. Я начал шевелиться, чтобы выбраться из-под руля. Próbowałem się tak przekręcać, żeby wyciągnąć się spod tej kierownicy. Потом после, когда у меня уже вытащили мои братья, сказали мне. Później, kiedy mnie moi bracia wyciągnęli, oni mi powiedzieli. Они сказали, что между моим рулем и сиденьем было всего 12 сантиметров. Powiedzieli mi, że między tą kierownicą a oparciem siedzenia było 12 centymetrów. To było чудо, что мою спину не сломало. Było to cudem, że nie złamało mi kręgosłupa. No ja jeszcze nie czułem niczego. Ale jeszcze niczego nie odczuwałem. Ja начал шевелиться. Próbowałem się tak przekręcać. Kiedy ja zaszewelился, моя левая нога повисла в воздухе. I kiedy się tak przekręciłem, to ta moja lewa noga zawisła w powietrzu. Ona gdzieś сверху była złamana. Tu była właśnie w udzie złamana. Я только сказал Виктору, я говорю, Виктор, вытащите меня отсюда. Ja tylko powiedziałem, Wiktor, wyciągnijcie mnie stąd. Я не смогу сам. Sam nie potrafię. Они это сделали. Oni to uczynili. Как они это сделали, я не знаю. W jaki sposób to uczynili, nie wiem. Ja byłem w сознании, но не помню. Ja miałem świadomość, ale nie przypominam sobie. Они положили моё пальто на снег. Położyli mój płaszcz na śniegu. Меня наверх. Tam mnie na wierzch położyli. Накрыли немножко. Zakryli troszkę. И начали молиться. I zaczęli się modlić. Теперь должно было произойти чудо. Teraz potrzebowaliśmy cudu. Представьте, мы в лесу. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w lesie. У нас нету никакой связи. Nie ma żadnych połączeń. Idzie śnieg. Śnieg sypie. Sobota wieczór. Sobota wieczorem. A следующая машина здесь могла проехать в понедельник утром. A następny samochód mógł dopiero jechać w poniedziałek rano. Мы могли здесь просто замерзнуть. Mogliśmy tam zwyczajnie zamarznąć.
Нужно было, чтобы кто-то быстро проезжая подобрал. Было bardzo potrzebne, żeby ktoś szybko przejeżdżając, żeby przyjechał i żeby nas zabrał. И это было действительно чудо. И rzeczywiście wydarzył się taki cud. Я даже не успел замёрзнуть. Ja nie, nawet nie zdążyłem zmarznąć, że mi się była nie stało. Была тоже большая машина, проезжая остановилась. Też to była, był wielki samochód, zatrzymał się. Виктор сел туда, меня тоже туда положили. Виктор там сяд и мне też tam dali. И мы поехали обратно. И поехалишь мы с повротом. Хорошо, что в этом поселке была больница. Dobrze, że w tej wiosce był szpital. Не в каждом поселке есть там больница. Не в каждой wiosce jest szpital. Когда мы были уже в дороге. Kiedy byliśmy w drodze. Шок начал уходить. Ten szok przechodził. Я начал чувствовать сильный боль здесь. I zacząłem tutaj z lewej strony odczuwać ogromnie silny ból. Я начал задыхаться. Zacząłem się dusić. Nie chwytało wozducha. Brakowało mi powietrza. Ja Wiktorowi сказал только, я говорю, Виктор, у меня, наверное, ребра сломанные. Ja powiedziałem temu Wiktorowi, mówię, chyba mam złamane żebra. Все так сильно болело. Bo tak bardzo bolało. I tak my приехали в больницу. I w ten sposób dojechaliśmy do szpitala. Меня занесли в приемный покой. Zanieśli mnie tam do izby przyjęć. Положили на носилку, каталку. Położyli mnie na noszach. Медсестры встали вокруг меня. Pielęgniarki obstąpiły mnie dookoła. I говорят, мы ничего не будем делать. I powiadają, niczego nie będziemy robić. Нету врачей. Nie ma lekarzy. Sobota wieczór i врачи byli все дома. Sobota wieczorem, więc lekarze byli w domu. Хорошо, машина скорой помощи стояла. Ale dobrze, że tam było samochód pogotowia stał. I ją odprawili сразу za врачом. Zaraz go tam wysłali po lekarza. Врач очень быстро приехал, потому что поселок небольшой. Ten lekarz prędko przyjechał, bo to niewielka wioska. No это время, пока мы ждали врача. Ale w tym czasie, kiedy oczekiwaliśmy na tego lekarza, w moich глазах все начало темнеть. W moich oczach zaczęło wszystko się ściemniać. Moje ciało stanowiło się takim ciężkim, takim nieporozliwym. Moje ciało stało się takim ciężkim i takim nieruchawym. Ja nie mogłem больше шевелить своими руками. I nawet nie mogłem poruszać swoimi rękami. Oni mnie po prostu nie słuchali больше. Oni mnie po prostu zwyczajnie nie posłuchali. Moja zdrowa noga nie słuchała больше. Nawet moja zdrowa noga też mnie nie posłuchała. Ja nie mogę шевелить ничем. Nie mogę poruszać niczym. I вот там где-то внутри себя. I tam gdzieś wewnątrz we mnie. Ja понимал, что я ухожу. Ja rozumiałem, że odchodzę. Wдруг я почувствовал дыхание в моём лице. I nagle odczułem oddech na mojej twarzy. И это был врач. To był lekarz. Он забежал и так низко склонился надо мной. On podbiegł i tak się nisko skłonił nad moją głową. Я думаю, что если бы он стоял. Ja myślę, że gdyby on stał. Я бы уже ничего не видел и ничего не слышал. To ja bym już niczego nie widział i niczego nie słyszał. Но я почувствовал дыхание и я увидел его перед собой. I ja odczułem ten oddech i zobaczyłem go przed sobą. Потому что он пальцами начал открывать глаза. Dlatego, że on palcami otwierał moje oczy. On chciał, наверное, widzieć вообще живой ли я. On chciał widocznie sprawdzić, czy jeszcze żyję. Вторую руку он положил мне на левую руку. Inną drugą rękę położył mi na lewą rękę. И не поднимая головы, он так резко повернул к медсестрам. Nie podnosząc głowy, tak skręcił ją do tych pielęgniarek. Я услышал, как он сказал. I usłyszałem, jak powiedział. Пульса нет. Nie ma pulsu. Он вскочил и начал что-то громко говорить, кричать. Он выскочил и начал coś głośno mówić, krzyczeć. Я не мог слов уже понять. Я уж тех слов не могłem zrozumieć. Я думаю, что он просто давал приказы, что медсестры должны были делать. Я myślę, że on po prostu dawał polecenia tym pielęgniarkom, co trzeba teraz zrobić. Последнее, что я еще пережил. И то ostatnie, co jeszcze przeżyłem. Как медсестры схватили носилки. Kiedy te pielęgniarki podniosły mnie na tych noszach. И так по коридору побежали со мной. I po korytarzu biegli ze mną. Ja вот шлёпанье обуви по полу. Ja tylko te odgłosy stąpania obuwia słyszałem potem po podłodze. I wtedy straciłem przytomność. Дорогие мои, всё, что я дальше расскажу, это уже после врачи и медсёстры рассказывали. To co powiem dalej, to jest to wszystko to, co mi mówiły pielęgniarki i lekarze. Бумаги, которые я туда получил. I również te wszystkie pisma czy medyczne dokumenty, które otrzymałem. Они бежали со мной в операционную. Они бегли ze мной на salę operacyjną. Когда они туда прибежали? Kiedy tam przybiegli? Они сорвали с меня всю одежду. Całą odzież ze mnie zdjęli. И начали меня быстро готовить к операции. I prędko przygotowywali mnie do operacji.
Их не интересовала теперь моя сломанная нога. Их не интересовала моя нога сломана. Они хотели видеть, что внутри. Хотели видеть, что есть в środку, вовнутрь. Если пульса нет, что-то внутри не в порядке. Если не ма пульсу, то coś в środku там есть не в порządku. Когда все было готово, они меня вскрыли. Kiedy wszystko było przygotowane, oni mnie tutaj otwarli. Я весь вскрыт был. Так. И когда они меня вскрыли. И kiedy mnie otwarli, то врач пришел в ужас. То лекарь się zatrwożył. То, что панелью приборов рулем сюда под живот меня вдавило в сиденье машины. То ударение этой колонны керовницы в мой брюх спроводовало. От этого порвало, оторвало все мои внутренности. Же от этого ударения zostały wszystkie moje wnętrzności porwane. Желудок, селезенку, диафрагму порвало. Wszystkie żołądek, śledziona i przepona zostały przerwane. Płuca zostały z lewej strony. I wszystkie moje внутренности выбросило сюда под сердце. I wszystkie te moje wnętrzności zostały wtłoczone pod moje serce. 3 litra krwi było w moim żywocie перемешано z этими порванными внутренностями. I 3 litra krwi było w moim brzuchu zmieszane z tymi wnętrznościami. I w больнице nie było drugiej krwi wlewać nowej krwi. I nie było tam w tym szpitalu żadnej krwi, którą mogliby użyć. Врач не знал даже, что делать. И лекарь не wiedział, co ma robić. Хорошо, если сердце остановится. No dobrze, jeśli serce się zatrzyma. Można aparaty включить. Można włączyć te przyrządy. Но если нету крови. Ale jeśli nie ma krwi. Толку от этого. Толку от этого. To już nie ma sensu. Надо было все так быстро делать. Trzeba było wszystko prędko czynić. Врач принял решение, он отправил медсестру в поселок. Lekarz podjął decyzję i wyprawił tą pielęgniarkę do wioski. Ona biegała, biegała z domu w dom. Ona biegała od domu do domu. Iskać, żeby ktoś zdał krew. Szukać kogoś, kto by mógł oddać krew. Kiedy mi siostra ubiegała? Kiedy ona odeszła? W to время они вытащили все внутренности. Oni w tym czasie wyciągli całe moje wnętrzności. Начали кровь вычерпывать из моего живота. Zaczęli nabierać tą krew z mojego brzucha. Как это процеживать? В jakiś sposób przecedzać i обратно вливать мои и с powrotem do moich żył wtłaczać. Когда я уже дома был. Kiedy już byłem w domu. Одна врач сказала мне. Pani doktor mi o tym powiedziała. Она говорит, Андрей, когда я это услышала. Kiedy to usłyszałem. У меня волосы все дыбом. To wszystkie włosy mi stanęły, da. Говорит, это просто нереально. Mówię, to jest niemożliwe. Эту кровь можно обработать. To krew można przeczyścić, można z tym coś zrobić. Да. Но для этого нужны аппараты. Ale do tego potrzebne specjalne przyrządy są. И для аппаратов нужно время. I do tego jeszcze potrzeba czas, aby to osiągnąć. У них там не было ни аппаратов, ни времени. Ale oni nie mieli ani tych przyrządów, ani czasu do tego. To było просто, говорит, невозможно. Było po prostu to niemożliwe. Я спросил у неё, я говорю, если врачи знали, что это нельзя делать, а зачем они это делали? Я wtedy zapytałem tej pani doktor, skoro lekarze wiedzieli, że tego nie powinni robić, to dlaczego to zrobili? Она говорит, а что ещё делать? Ona mówi, no a co mieli zrobić? Либо ты без крови умрёшь. Mówi, ty albo bez krwi umrzesz, либо так умрёшь. Albo tak umrzesz. Они просто пошли на риск. Oni po prostu zaryzykowali. И они начали эту кровь обратно вливать. I oni wlewali tą krew z powrotem do moich żył. И через пару минут моё сердце действительно остановилось. I za parę minut moje serce naprawdę się zatrzymało. Они попробовали ещё что-то сделать. Oni próbowali coś jeszcze zrobić. Ничего не прошло. Ale nic się nie wydarzyło. Они сложили все назад. Wszystko włożyli do środka z powrotem. Zakryli na cztery. Takimi czterema klamrami tak tylko to scalili. Переложили мое тело на носилки. Położyli moje ciało na nosze. Nakryli простыню. Zakryli prześcieradłem i wykatili w drugą komnatę. I po prostu przenieśli do drugiego tam pomieszczenia. Tam moje ciało должно było na 2 часа ещё остаться лежать. Tam moje ciało miało jeszcze 2 godziny leżeć. I potem dalej w morg. A potem dalej do kostnicy. Tak остановилась моя жизнь на этой земле. Ten sposób zatrzymało się moje życie na tej ziemi. Прежде чем я что-то сейчас ещё расскажу. Zanim coś jeszcze powiem. Я хочу сегодня каждому из нас сказать. Chcę każdemu z was powiedzieć. Дорогие мои, есть много людей, которые
думают, что смертью все заканчивается. Drodzy moi, jest wielu ludzi, którzy myślą, że z śmiercią się wszystko kończy. Если есть сегодня кто-то здесь, в этом зале, который тоже так думал. Jeżeli ktoś tutaj w sali jest taki, który w taki sposób myśli, я разочарую вас сегодня. То вас разочарую. Дорогие мои, нашей смертью не все заканчивается. Drodzy moi, z naszą śmiercią wszystko się nie zakończa. Нашей смертью только все начинается. Ale z naszą śmiercią w zasadzie wszystko się rozpoczyna. Вы знаете, что Бог дал нам жизнь на этой земле. Wiecie, Bóg dał nam życie na tej ziemi. 20 лет, 30 лет, 50, может быть 90. 20, 30, 50 лет, być może 90. Но это отрезок времени. Dany nam, żeby my przygotowali się do wieczności. Ale to jest odcinek czasu dany nam, abyśmy przygotowali się na wieczność. I ja i ty, mój drogi drug, my będziemy żyć wiecznie. I ja i ty, mój drogi przyjacielu, będziemy żyć wiecznie. Chcemy tego, nie chcemy, wierzymy czy nie wierzymy. Chcemy tego czy nie, wierzymy temu czy nie. Od nas to nie zależy. Nie zależy to od nas. Это Божий план. То есть в Божьем плане. Только стоит вопрос, где мы эту вечность. Ale jest tylko pytanie, gdzie wieczność będziemy spędzać. Либо там, либо там. Albo tu, albo tam. Давайте мы вернемся, оставим мое тело. Więc zostawmy moje ciało, wrócimy. Мы вернемся к тому моменту, где остановилось мое сердце. Wrócimy do tego momentu, gdzie zatrzymało się moje serce. В момент, когда остановилось мое сердце. W momencie, kiedy zatrzymało się moje serce, ja poczułem, jak ja wyszedł z swojego ciała. Ja odczułem, zorientowałem się, jak wychodzę z mojego ciała. I to było настолько естественно, как будто из комнаты выходят. To było takie, takie odczucie, jakbym po prostu wychodził z pokoju. Знаете, иногда нам тяжело это понять, живя в нашем теле. Wiecie, nam to jest trudno pojąć, mieszkając, żyjąc w naszym ciele. No paru słów. Ale parę słów. Вот я могу свою руку потерять. Mogę stracić rękę. Но я здесь. Ale jestem tutaj. Я могу мои руки обе потерять. Mogę stracić obie moje ręce. Но я здесь. Ale jestem tutaj. Я могу мои руки, ноги потерять. Mogę ręce i nogi stracić. Но я здесь. Ale jestem tutaj dalej. Дорогие мои, это только наше тело. Drodzy moi, to jest tylko nasze ciało. Nasze ja никогда не умрет. Ale to nasze ja nigdy nie umiera. Оно всегда будет жить. Оно zawsze będzie żyć. И вот я вышел из тела, и я начал подниматься наверх. Więc wyszedłem z ciała i zacząłem podnosić się w górę. Я увидел потолок. Zobaczyłem sufit. И у меня такая мысль, а что дальше? I taką myśl mam, no i co teraz dalej? Оно же меня сейчас остановит. Że to mnie zatrzyma. Podejdę k potolku, ja wdruk przeszedł przez niego. Ale podchodząc do tego sufitu, ja po prostu przeszedłem przezeń. On mnie nie mieszał? Nie przeszkadzał mi. Ja przeszedł przez kryszu bolnicy. Przeszedłem przez dach tego szpitala. To, że mnie nie mieszało. To mi wszystko nie przeszkadzało. I w jeden moment ja okazał się z wierzchu bolnicy. I nagle ocknąłem się jakby na wierzchu nad szpitalem. Ja posмотрел wниз. Popatrzyłem się na dół. I opiat mnie niczego nie mieszał. I to również mi nic nie przeszkadza. Ni krysze, ni potolki, ni ściany. Ani ściany, ani sufit, ani dach. Ja widzę wszystko, co происходит w bolnicy. Ja widzę wszystko, co się dzieje w tym szpitalu. Ja widzę operacyjny zal. Widzę tą salę operacyjną. Moje ciało tam. Tam moje ciało. I врачи пытаются с моим телом что-то сделать. I lekarze, którzy próbują coś uczynić z moim ciałem. Elektroszok, искусственное дыхание. Te elektroszoki, sztuczne oddychanie. Они пытались меня вернуть к жизни. Oni próbowali mnie powrócić do życia. Но это они так думали. No, ale oni tak myśleli. А я что видел? A ja to, co widziałem. И думаю, что они хотят с моим телом? To sobie myślę, co oni tam robią z tym moim ciałem? Они хотят меня туда назад? Oni mnie tam chcą z powrotem? Я не хочу назад. A mówi, ja nie chcę z powrotem. Мне здесь так хорошо. Jest mi tak dobrze. Мне ничего не болит больше. Nic mnie więcej nie boli. Я не хочу назад. Ja tam nie chcę iść z powrotem. И вдруг я слышу пение. I nagle usłyszałem śpiew. Pienie, które szło ze wszystkich stron. Śpiew, który dochodził z każdej strony. Drodzy moi, ja nie смогу сегодня вам рассказать и объяснить, что это за пение. Drodzy moi, ja dzisiaj nie potrafię wam opowiedzieć i wyjaśnić, co to był za śpiew. Ja учился в музыкальной школе. Uczyłem się w szkole muzycznej. Но я здесь на земле не слышал такого. Ale ja tutaj na ziemi czegoś takiego nie słyszałem. Не видел такого. Ani nie widziałem czegoś takiego. Это настолько грандиозно. To było takie dostojne.
tak величественное. Takie ogromne, wspaniałe. To все небо поет. Tak całe niebo śpiewało. Ангелы поют. Aniołowie śpiewają. Поют те, которые уже туда пришли. I również śpiewają ci, którzy tam już się dostali. Я слышу это пение. I słyszę ten śpiew. I думаю, кто здесь может петь еще? I tak sobie myślę, kto tutaj może śpiewać? Я поднимаю так свою голову. I podnoszę moją głowę. Глаза вперед, так смотрю вперед. Tak patrzę się w przód. И вдалеке вижу большую толпу людей. И там в отдали, в великой отдали, видя огромный тлум людей. Белых блестящих одежд. В белых лиснёнцых одеждах. Вот эти одежды настолько бело блестящие, светлее, чем свет. Та одежда, те шаты были так белые и так ясняли, что были яснейше, ніж światło. И они тоже пели. I oni również śpiewali. Oni szli mnie na wstrzeczu. I oni tak podchodzili mnie na spotkanie. Oni szli się bliżej i bliżej. I ciągle przybliżali się bliżej i bliżej. Pienie stanowiło się gromcie, gromcie. I wtedy to ten śpiew stawał się coraz mocniejszy, mocniejszy. Kiedy oni podeszli tak na 3-4 metry tak od mnie. I kiedy przyszli tak na 3-4 metry ode mnie. Że ja nawet lice już mógł rozliczać. Że mógł wszystkie te twarze rozróżnić. И вдруг из этой толпы отсоединяется молодая девушка и идет ко мне. И нагле с того огромного тлуму выходит молодая девчина и подходит до мне. Она тоже в этой белой одежде. Она również была в этом белом, в этой белой шате. Сияет в лице. Świecącym twarzą. Поет со всеми ими. И również с ними śpiewająca. Но идет ко мне. Але она подходит до мне. И в этот момент, что она идет ко мне. И в том моменте, когда она подходит до мне. Я смотрю на нее. Патрю się на нее. И я ее узнаю. И я ее распознаю. Это была девушка из нашей церкви. То была девчонка из нашего сбору. Которую мы похоронили 2 месяца перед моей аварией. Которую поховалишьмы 2 месяца перед моим выпадком. Ей тогда было 17. Мяла тогда 17 лет. Она болела лейкемией. Мяла белочка, хоровала на белочке. И в конце ноября были похороны. И в конце по листопада был погреб. Я как пастор проповедовал на этих похоронах. Я яко пастор гласилем на тих погребах. И теперь она идет мне навстречу. И тераз она идет мне на споткание. Подходит так ко мне. Подходит до мне. Остановилась передо мной. Так се затримала предо мной. И взяла меня за руку. Взяла мне так за руку. И в этот момент, когда она меня взяла за руку. И в том моменте, когда меня взяла за руку. Все перестали петь. Wszyscy przestali śpiewać. Наступила тишина. Наступила тиша. Знаете, было такое чувство, как будто все что-то ждали. Было такое чувство, как бы все на что-то ждали. Она держит меня за руку. Она меня сейчас тримает за руку. Смотрит мне в глаза. Смотрит мне в очи. И в этой тишине. И в этой тиши. Говорит: Андрей, ты тоже здесь. И говорит: Андрей, ты тоже тутай? Я говорю: да. А я говорю: так. Она говорит: как здорово. И говорит: как файне. И они все начинают опять петь. И все снова начинают спевать. Дорогие мои, знаете, было такое чувство. Это было такое отчутие. Как будто все небо меня пришло встречать. Как бы целое небо пришло мне на споткание. И я хочу вас сегодня вдохновить. Я хотел бы вас сейчас захентить. Дорогие мои, нам стоит верить в Иисуса Христа. Же варто верить в Пана Иисуса Христа. Нам стоит быть христианами. Варто быть христианом. Нам стоит идти этим путем. Варто идти тем дорогом. Нас ожидает самая прекрасная встреча. Нас ожидает бардзо чудовное споткание. Ни одного президента здесь на земле так не встречает, как нас там будут встречать. Жадного президента тутай на земле так не спотыка. Nie wychodzą mu naprzeciw, jak nas będą spotykać tam. Nam nie będą stelić krasnych kowrów. Nie będą nam tam rozpościerać czerwonych dywanów. My przejdziemy po złotym ulicom niebieskiego Jerozolima. Będziemy chodzili złotymi ulicami niebieskiego Jerozolimy. I sam Jezus przyjdzie nas przywitać. Pan Jezus przyjdzie nas przywitać. Ja się dogadam, mój dom tam. Ja zawsze mówię, mój dom jest tam. I ja pójdę opiąć domu. I ja z powrotem pójdę do domu. Ja очень хочу домой. Ja bardzo chcę iść do domu. Здесь на земле я только выполняю Богом порученное мне служение. Tutaj na ziemi wypełniam tylko dane mi przez Boga zadanie. Они запели опять все. И они заспевали на ново wszyscy.
I jest momenty ja nad naszym городом. I w tym momencie znalazłem się nad naszym miastem. Nie tu больше времени, нету расстояния. I tam nie było czasu, nie było odległości. Я оказался над домом, где девушка, когда эта девушка когда-то жила. I ja znalazłem się nad domem, gdzie ta dziewczynka mieszkała. Dziewięcioetażny dom. Dziewięciopiętrowy dom. На седьмом этаже живёт семья её. I tam na siódmym piętrze mieszka jej rodzina. А я сверху. A ja byłem na górze. Я смотрю вниз. I patrzę się w dół. Я вижу всё, что происходит там в этой квартире. I widzę wszystko, co dzieje się tam w tym mieszkaniu. Я не буду сейчас всё это рассказывать. Nie będę wam dzisiaj o tym mówił. No знаете, когда я уже был дома. Ale wiecie, kiedy już byłem w domu. Полтора месяца я был в больнице. Byłem półtora miesiąca w szpitalu. И когда меня привезли домой. Kiedy mnie przywieźli do domu. I к вечеру наш дом забился людьми. W tym wieczór nasz dom zapełnił się ludźmi. Ludzie z naszej cerkwi znali, że ja byłem martwy. Ludzie z mojego zboru wiedzieli, że byłem martwy. I wszystkim było interesowane usłyszeć, co że ja przeżył. I wszyscy byli zainteresowani tym, aby usłyszeć, co przeżyłem. I mama tej dziewczynki była jedną z pierwszych, która przyszła k nam. I mama tej dziewczynki była jedną z pierwszych, która do nas przyszła. Ja leżał w zali na dywanie. Leżałem tam w takiej salce na łóżku, na tapczanie. Ona wzięła malinki dziecki stół, siedziała рядом ze mną. I ona wzięła takie małe krzesło i siedziała obok mnie. I kiedy już ludzie zebrali się. I kiedy ludzie się zebrali. Ja сказал, ty pamiętasz тот вечер аварии? Ja powiedziałem do niej, czy przypominasz sobie ten wieczór wypadku? Потому что уже полтора месяца прошло. Bo to już przeszło półtora miesiąca. Ona mówi, no tak. Mówi, no tak, przypominam. Ja jej начал рассказывать все, что я видел там у них. I ja zacząłem jej opowiadać wszystko to, co widziałem u niej tam w domu. Wszystko, co robiła cała rodzina. Czym ona była zajęta. Ona zbladła. Zaczęła się trząść. A ona mówi, Andrzej, a skąd ty to wszystko wiesz? Ciebie же nie było. Przecież ciebie nie było. Ja mówię, подожди, a to było tak? Ale ja mówię, poczekaj, było tak? Ona mówi, один в один. Mówi, jeden do jednego. No, откуда ты это все знаешь? Mówi, ale skąd ty to wszystko wiesz? Ja jej сказал, откуда я. Ja wtedy jej powiedziałem, co widziałem. Dla mnie to było просто ещё одно подтверждение, что это действительно так было. Dla mnie to było jeszcze jedno potwierdzenie, że tak rzeczywiście było. Ona сама, эта мама этой девушки. Ta mama właśnie tej dziewczynki. Она сидела в зале. Ona siedziała w tym pokoju. В зале в кресле. На кресле, на тапчане. Я сказал, в каком кресле ты сидела, как это кресло стояло. Я powiedziałem jej, co to było za fotel, jak wyglądał. В какой одежде она была. В каком убранию была. И она сидела так на кресле, облокотив голову так на колени, наклонившись вперед, она сидела и плакала. И она właśnie siedziała w tym fotelu, так подпираясь локтем się на фотелю и głowę opierając i tam płakała. I ona mnie potwierdziła, że ona действительно tam płakała. I ona mi potwierdziła, że rzeczywiście tam płakała. I сказала, почему она плакала. I mówiła mi, dlaczego płakała. A ja widział, jak слёзы капали прямо на пол. I ja widziałem, jak te łzy kapią prosto na podłogę. Ja смотрю на это всё. I ja patrzę się na to wszystko. И в этот момент я слышу голос. I w tym momencie słyszę głos. Как раскаты грома через всю вселенную. To jest jak błyskawica, jak grom, który przenika wszystko. В этом голосе чувствовалась сила, власть. В том голосе была moc и władza. Но в то же время любовь. Ale w tym samym czasie miłość. И от этого голоса нельзя было никуда скрыться. Przed tym głosem nie można było się nigdzie ukryć. Ни там на небе. Nie w niebie. Ни здесь на земле. Nie tutaj na ziemi. Ни под землей. Ani pod ziemią. Я понял, что Бог говорит со мной. I zrozumiałem, że Bóg mówi ze mną. Дорогие мои, там не надо никаких объяснений. Wiecie, tam nie trzeba żadnych wyjaśnień. Там все ясно и понятно. Tam wszystko jest jasne i zrozumiałe. И он начал мне задавать вопросы. I on zaczął mi zadawać pytania. Есть люди, которые мне говорят, я если туда приду, я уже найду, что сказать. И są tacy ludzie, którzy mówią, no kiedy tam się znajdę, to ja już będę wiedział, co powiedzieć. Дорогие мои, мы будем стоять перед праведным Богом. Ale drodzy moi, my będziemy stali przed świętym, sprawiedliwym Bogiem. И мы не ответим ни на один вопрос. I nie odpowiemy na żadne pytanie.
И если кто-то попытается это еще сделать. И если ктоś nawet попробує, żeby to właśnie zrobić. Это будет самая последняя глупость, которую мы. То будет ostatnia głupota, którą by mógł uczynić. Мы не сможем ничего ответить. Nie potrafimy na nic odpowiedzieć. Там будет все ясно, понятно. Там будет wszystko jasne i zrozumiałe. Первый вопрос, который он мне задал. И первое питание, которое мне задал. Что она делает? Co ona tam robi? Я так удивился. Я się zdziwiłem. Думаю, зачем здесь вопросы? Mówię, co to za pytanie? Здесь же видно, что она плачет. Przecież widać, że ona płacze. Я говорю, Господи, она плачет. A ja mówię, Panie, ona płacze. Второй вопрос был, зачем? A następne pytanie było, dlaczego? Я не знал, что ответить. Я не wiedziałem, co каждый powiedzieć. Ответ был просто глупостью. Każda odpowiedź była prosto głupotą. Я просто промолчал. Więc zamilczałem. Следующий вопрос был: неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? I następne te pytanie było: czy nie macie nic innego do roboty niż siedzieć i płakać? Я тоже не знал, что ответить. И też nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Я просто молчал. Po prostu milczałem. Każdy ответ był просто глупостью. Każda odpowiedź z mojej strony była po prostu głupotą. Но он продолжал. Ale on dalej kontynuował. И сказал: "Я хочу тебе что-то показать". I powiedział: "Chcę ci coś pokazać". Посмотри. Zobacz. Я поднял свои глаза. Подniosłem swoje oczy. И под собой я увидел всю нашу землю. I pod sobą zobaczyłem całą naszą ziemię. Большой, большой город. Ogromne, ogromne miasto. И прямо с города начиналась широкая, широкая дорога. I tak prosto ze środka tego miasta zaczynała się szeroka, szeroka droga. Она так поднималась над городом. Ona tak się podnosiła nad to miasto. Szła po wierzchu города. I szła tak po wierzchu tego miasta. Поворачивала влево и пропадала за горизонтом. Gdzieś tak skręcała i chowała się za horyzontem. Посмотри на эту дорогу, сказал он. I wtedy powiedział do mnie: "Popatrz na tą drogę". Я посмотрел на эту дорогу, она была забита людьми. Ja popatrzyłem się na tą drogę, a ona była zapełniona ludźmi. Мне казалось, что если бы кто-нибудь еще один захотел бы туда поместиться. Wydawało mi się, że jeśli by ktokolwiek chciał się tam jeszcze zmieścić, ему бы пришлось всех расталкивать так полно. Musiałby łokciami się rozpychać, żeby się tam zmieścić. И опять вопрос: "Ты знаешь эту дорогу?" I wtedy pytanie: "Czy ty znasz tą drogę?" Я говорю: "Господи, знаю. Ona wiedzie w ад". Ja mówię: "Panie, wiem, ona wiedzie do piekła". Посмотри ещё раз назад, сказал он. I wtedy powiedział: "Zobacz jeszcze raz". Я посмотрел ещё раз назад на город. I z powrotem spojrzałem na to miasto. И увидел ещё одну дорогу. I zobaczyłem jeszcze jedną drogę. Она была очень узкой. Była bardzo wąska. Она тоже начиналась с города. I również zaczynała się z tego miasta. Поднимала всё выше, выше. I ona się tak podnosiła wyżej, wyżej. Поворачивала вправо и уходила под облака. Gdzieś tam w prawo skręciła i wchodziła w obłoki. Посмотри на эту дорогу, сказала. I mówi do mnie: "Zobacz, spójrz na tą drogę". Я посмотрел на неё, и я там тоже увидел людей. Popatrzyłem na nią i również tam zobaczyłem ludzi. Я их не считал. Nie liczyłem ich. Но я думаю, что если бы я их начал считать. Ale myślę, że gdybym ich zaczął liczyć, то мне бы цифр хватило бы. To wystarczyłoby mi cyfr. Было очень мало. Było bardzo mało. И опять вопрос: и эту дорогу ты знаешь? И następne właśnie pytanie: czy tą drogę ty znasz? Я говорю: Господи, она ведет к тебе в небеса. Я mówię: Panie, ona wiedzie do ciebie w niebo. И он продолжал и сказал. И znowu kontynuował i powiedział: Твоя миссия на этой земле не закончена. Twoja misja na tej ziemi jeszcze się nie skończyła. Ты пойдешь назад. Ty wrócisz się z powrotem. Я даю тебе еще время. Daję ci jeszcze czas. Твоя задача будет. Będzie twoim zadaniem. С этой широкой дороги на эту узкую дорогу вести людей. Żebyś wiódł ludzi z tej szerokiej drogi na tą wąską drogę. Время очень коротко. Czas jest bardzo krótki. Используй это время. Wykorzystaj ten czas. To były последние слова. Используй это время. I to były ostatnie słowa. Wykorzystaj ten czas. И один момент. I w jednym momencie. I ja okazался опять в своем теле. Nagle ocknąłem się w swoim ciele. Я открыл глаза. Otwarłem oczy. Все темно. Wszędzie ciemno. Я чем-то накрыт. Czymś jestem przykryty. Я никак не мог понять, где я. I nigdy nie mogłem zrozumieć, gdzie jestem. У меня не было чувств, что я был мертвый. Ja nie miałem takiego odczucia, że byłem martwy. Мысли быстро начали приходить. И пришли, szybko myśli przyszły. Я начал вспоминать, подожди, я был в аварии. И nagle przypomniałem sobie, że byłem w wypadku. Меня привезли в больницу. Zawieźli mnie do szpitala.
No почему все темно? Ale dlaczego tak ciemno? Gdzie ja? Gdzie jestem? I wдруг кто-то снимает простынь с моей. I nagle ktoś zdejmuje to prześcieradło ze mnie. Мне после сказали. Później mi powiedzieli, что приехали забирать какой-то труп. Że przyjechali ci, którzy zabierają ciała. I искали там кого-то. I po prostu szukali. И знаете, так раз. I oni tak odkrywali właśnie po kolei. Ja uvidel ruku, która zdjęła prostyń. I ja zobaczyłem rękę, która zdjęła to prześcieradło. I nasze глаза встретили. I wtedy spotkały się nasze oczy. Вот представьте себя на месте этого. Wyobraźcie sobie siebie w miejscu tego człowieka. Он просто застыл от страха. On zastygł w strachu. Ja widział rękę, tę, która trzymała prostyń. Widziałem tą rękę, która trzymała to prześcieradło. I on nie zwadzia глаз z mnie. I on nie zdejmując ze mnie oczu. Ja widział, jak palce widziałem, jak mu tak palce tak lekko powoli się otwierają. Prostyń upała. To prześcieradło upadło. A on исчез. A on uciekł. Ja думаю, że każdy tak by zrobił. Ja myślę, że każdemu by się tak przytrafiło. Через пару минут прибежали медсестры с носилками. За пару минут прибегли пеленгнярки с ношами. Меня туда наверх. Дали, поставили меня там на них. И побежали обратно в операционную. И снова до сали операционной. Это надо было все так быстро делать. Треба было coś prędko zrobić. Там в операционной уже горел яркий свет. И там в сали операционной już świecił się jaskrawe światło. Я мог лучше уже что-то видеть. Że mogłem lepiej coś zobaczyć. Они мне сделали укол наркоза сюда. Это я видел, чувствовал. Они вкули się tutaj narkozem i tutaj dali do ręki. I прежде чем я уснул под этим наркозом. Zanim zasnąłem z powodu tej narkozy. Я видел, как они ножницами разрезали все нитки. Widziałem, jak tymi nożycami rozcinali te wszystkie nity. Надо было порядок там навести. Trzeba było tam porządek zrobić w środku. Когда это все закончили? Kiedy to wszystko zakończyli? Отправили в палату реанимации. Skierowali mnie na OIOM. I tam началась борьба за мою жизнь. I tam zaczęła się walka o moje życie. Через два дня приехала моя жена. W ciągu dwóch dni dojechała moja żona. Ее привели к врачу. Przyprowadzili ją do lekarza. Врач встретив ее. Lekarz ją spotkał. Сказал, вы знаете, ваш муж жив. Wiecie, no wie pani, wasz mąż żyje. Вы сейчас его увидите. Za chwilę go pani zobaczy. Вообще мы туда никого не пускаем. W zasadzie to nikogo tam nigdy nie wpuszczamy. Но вас запустим. Ale was wpuścimy tam. Поймите нас правильно. Niech pani nas właściwie zrozumie. Мы сделали все, что могли. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Но он не будет жить. Ale on żyć nie będzie. Мы слишком много органов убрали с его тела. Bo zbyt wiele organów z jego ciała po prostu usunęliśmy. I takie ludzie nie żyją. I tacy ludzie po prostu nie mogą Wam żyć. Вам придется расставаться. Będziecie musieli się rozstać. Прощаться. Tak. Пожалуйста, там не плачьте. Proszę, niech pani tam nie płacze. Вы молодые, у вас есть дети, и вам надо жить дальше. Jesteś młoda kobieto, masz dzieci, potrzebujesz żyć dalej. Она расплакалась, это потом сама рассказывала. Ona wtedy się rozpłakała i o tym sama mówiła. Успокоившись, пришла ко мне. I kiedy się uspokoiła, przyszła do mnie. Она говорит, Андрей, я все рассчитывала увидеть. Ja mówiła do mnie, Andrzej, ja liczyłam się, że wszystko zobaczę, różne rzeczy sobie wyobrażałam. Но то, что увидела, было просто ужасно. Ale to, co zobaczyłam, było po prostu straszne. И полтора месяца на день и ночь сидела у моей постели. I półtora miesiąca dzień i noc siedziała przy moim łóżku. Дорогие мои. Moi drodzy. Моя жена это подарок от Господа. Moja żona to podarunek od Pana. Я всегда говорю. Ja zawsze mówię. Если мы однажды придем туда. A że kiedy tam pewnego dnia przyjdziemy. I Bóg będzie dawać nagrody. I Bóg będzie dawał nagrody. Ja swoją nagrodę oddam jej. Ja swoją nagrodę oddam jej. Ona zasłużyła. Dlatego, że ona zasłużyła na to. Drogi mężowie. Drodzy mężowie. Mężczyźni. Mężczyźni. Błagodarzycie Boga za wasz podarunek. Błogosławcie Boga, bądźcie wdzięcznymi za wasz podarunek. Cenicie. Doceniajcie je. Który Bóg dał wam. Właśnie ten podarunek, który Bóg wam dał. Пусть Бог жены вас благословит. Niech Bóg was błogosławi, żony.
Две недели шла борьба за мою жизнь. И два тигодня шла валка о моё житие. Никто не знал, буду ли я жить. Никто не ведал, чи бенде жил. Но я знал, что я буду жить. Але я ведзявем, же бенде жил. Потому что Бог сказал. Dlatego, że Bóg mi to powiedział. Через две недели стало лучше. За два тигодня się поправило. Меня перевели в нормальную палату. Przenieśli mnie na normalny szpital. Еще месяц там. I tam przebyłem jeszcze miesiąc. Potem zakrywali moją nogę gips. I potem moją nogę do gipsu założyli. Odpuścili tam moją. I wyprawili do domu. Jeszcze miesiąc doma w gipsu. Miesiąc doma w gipsie. Potem zdjęli go. Znowu go zdjęli. I 1 junia. I 1 czerwca. Czyli 4 miesiące. Po 4 miesiącach. Ja swoimi nogami. Swoimi nogami. Przyszedł w cerkiew. Przyszedłem do kościoła, do zboru. I zaczął na nowo służyć. Nikt nie wierzył w to. Nikt w temu nie wierzył. Lekarze przyjeżdżali posмотреć. Lekarze przyjeżdżali zobaczyć. Realne li to? Czy to jest realne? No ja mógł służyć. Ale ja mogłem służyć. Конечно, этим всё не закончилось. Oczywiście to nie na tym wszystko się zakończyło. Ja mógłbym wam o wiele jeszcze opowiadać. Mnogie bolnice, prowierki. Wiele szpitali, kontroli i tak dalej. W 2001 roku my przyjechali w Germanię. W 2001 przyjechaliśmy do Niemiec. W Germanii mnie już mnogo проверяли. I tam w Niemczech wiele razy mnie już sprawdzali. Nikt nie znaje, jak ja żyję. Nikt nie wie, dlaczego żyję i jak żyję. У меня по сегодняшний день этих органов не хватает. До dzisiejszego дня brakuje mi tych organów. Не всегда легко. Nie zawsze jest lekko. Нужно много медикаментов пить. Trzeba wiele medykamentów używać. Чтобы мой организм как-то работал. Żeby mój organizm jakoś pracował. Но я живу. Ale żyję. В 2013 году. W 2013 roku. Мы купили в Германии машину. Zakupiliśmy samochód w Niemczech. Переехать на ней в Сибирь, чтобы там на ней работать. И chcieliśmy tym samochodem pojechać na Sybir, żebyśmy tam mogli pracować. To jest taki specjalny samochód. I na granicy między Латвией и Россией. I na granicy pomiędzy Łotwą i Rosją. Я потерял сознание. Straciłem przytomność. Лопнули внутри мои старые раны. Wewnątrz pękły moje stare rany. 12 сантиметров. На odległości 12 сантиметров. Я потерял 4 литра крови. Straciłem 4 литры крови. И Павел помогал вывозить меня оттуда. И Павел был заангажирован в то, чтобы мне стамтунд вытянуть. Немецкая санавиация, врачами. Немецкий helikopter medyczny z lekarzami. Меня привезли в Германию. Забрали меня и прилетели до Niemiec. И там в госпитале. И там в шпиталу. Gdzie ja odkrył swoje глаза. Gdzie otwarłem swoje oczy? Stajała wся moja семья. Cała moja rodzina była zgromadzona. Ich przyglasili poprosić ze mną. Oni zaprosili ich, żeby się mógł pożegnać z nimi. Profesor stajał z nimi. Był tam profesor z nimi stał. I ja odkrył swoje глаза. Ja otwarłem swoje oczy. I kiedy profesor uwidział, że ja odkrył глаза. I kiedy profesor zobaczył, że otworzyłem oczy. On mnie wziął za rękę. Wziął mnie za rękę. I pierwsze słowa, które on сказал. I pierwsze słowa, które powiedział. Wy modlicie się prawidłowemu Bogu. Wy modlicie się do właściwego Boga. Oni mnie zaprzecili jeździć. Oni mi zabronili jeździć. Куда я езжу сейчас туда на север? Я jeździłem tam na ten Sybir teraz. Этот профессор сказал, мы строго вам запрещаем. То ten profesor powiedział, że na serio mocno wam zabraniamy, żebyście to robili. Ваш организм работает неправильно, сказал. Ваш организм niewłaściwie pracuje. И ваша жизнь может оборваться в один момент. И ваше życie może się zakończyć w jednym momencie. Вам нельзя больше ездить. Nie możecie więcej jeździć. Я говорю, а что мне делать? А я mówię, co mam robić? Он говорит, не знаю. A on mówi, nie wiem. Что мне теперь, гроб купить и ждать смерть? Я mówię, co, mam grób sobie kupić i oczekiwać na śmierć? Он говорит, ну так выглядит. No tak, mówi, no, co zrobić. Я говорю, нет, я хочу ездить. A ja mówię, nie, ja będę jeździł. Он ушел, пришел опять. On odszedł i znowu wrócił. Пришел со всеми моими бумагами. Przyszedł wszystkimi tymi moimi pismami. И говорит, подпишите. I mówi, proszę tu się podpisać. Мы вас приедем спасать опять.
My przyjedziemy was ratować na nowo. Jeśli my nie uspiejemy, ale jeśli nie zdążymy, my nie odpowiadamy za to. To my nie odpowiadamy za to. I ja podpisałem. I ja podpisałem. Ja всегда говорю. Ja zawsze mówię. Лучше умереть в дороге. Lepiej umrzeć w drodze, чем дома в постели. Niż w domu w swoim łóżku. И поэтому вам надо поехать со мной. I dlatego musicie pojechać ze mną. Ja буду заканчивать. Będę zakończał, kończył. Знаете, дорогие мои, я последние годы ездил очень много по всему миру. Wiecie, w ostatnich latach jeździłem bardzo wiele po całym świecie. Nie tylko w Rosji. Nie tylko w Rosji. По всему миру. Na całym świecie. Ja gdzie tylko już nie był. Gdzie tylko już nie byłem. Nie, буду говорить о tym. Nie będę o tym mówił. Знаете, что я установил? Wiecie, co zauważyłem? Чего больше всего боятся люди на этой земле? Czego najbardziej boją się ludzie na tej ziemi? Многие говорят смерти. No, może powiecie śmierć. Нет. Nie. Есть люди, которые взрывают себя. Są ludzie, którzy sami nakładają ładunki i eksplodują się, wysadzają się. Что я установил? To, co odkryłem, чего боятся люди больше всего? Czego ludzie boją się najbardziej? Люди боятся быть честными к самому себе. Ludzie boją się być szczerymi w stosunku do samych siebie. Więc my możemy wszystkich obmanąć. Wiecie, my możemy wszystkich okłamać. No siebie my nie obmanimy. Ale siebie nie potrafimy okłamać. Samy prosty вопрос. Całkiem proste pytanie. Сколько раз в день вас спрашивают, как дела? Ile razy przez dzień ktoś was pyta, jak się masz? Что мы отвечаем? Co my odpowiadamy? Хорошо. W porządku. А почему мы так отвечаем? A dlaczego my tak mówimy? Żeby oni больше других вопросов не żeby zadawali. Więcej innych pytań nie zadawali. A może być już wszystko plocha. A może być wszystko źle. Ведь мы же знаем, что в нашем. Bo my wszystko wiemy to w naszym wnętrzu. Ja chcę, żeby my w этот вечер byli честными к самому. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli w tym wieczorze szczerymi przed samymi sobą. Dwa вопроса я хочу оставить вам. Chciałbym zostawić wam dwa pytania. Найдите правильный ответ. Znajdźcie prawidłową odpowiedź. Перед собой и Богом. Przed sobą i Bogiem. Первый вопрос. Pierwsze pytanie. Мой дорогой друг. Mój drogi przyjacielu. На какой дороге ты сегодня находишься? Na jakiej drodze dzisiaj się znajdujesz? На широкой или на узкой? Czy na wąskiej, czy na szerokiej? Вы знаете, что есть люди, которые хотят быть где-то посередке. Wiecie, są ludzie, którzy by chcieli gdzieś tak po środku. Они не там не хотят быть и не там не хотят. Oni nie chcą ani tu być, ani tam. Но вы знаете, что нету третьей дороги. Ale wiecie, że nie ma trzeciej drogi. Есть только две. Są tylko dwie. Вы знаете, что Бог нас не хочет делить с дьяволом. Wiecie, Bóg nas nie chce dzielić z diabłem. И дьявол нас не хочет делить с Богом. I również diabeł nie chce dzielić nas z Bogiem. Это твой муж? To jest twój mąż? Хотела бы ты разделить твоего мужа с кем-то? Czy chciałabyś podzielić się twoim mężem z którąś inną? Мы говорим или совсем, или вообще не надо. My tak mówimy, albo dla siebie, albo w ogóle. Da? Tak? A ty swoją żonę chcesz z kim to rozdzielić? A ty swoją żonę chciałabyś się z kimś podzielić? Mówi, nie, nie. Ja swoje też nie chcę rozdzielić. Ja też bym sobie nie podzielił. Ili совсем, ili вообще nie надо. Albo w ogóle, albo całkowicie. No, drogi moi, почему my często z Bogiem tak делаем? Ale dlaczego my, drodzy moi, z Bogiem tak czynimy? My tam чуть-чуть хотим, tam чуть-чуть хотим. Troszkę tu chcemy, troszkę tam chcemy. No nie tu trzeciej drogi. Ale nie ma trzeciej либо drogi. Либо совсем, либо вообще нет. Albo w ogóle, albo całkowicie. I поэтому будь честным, просто вот размысли, на какой дороге ты сегодня? Dlatego bądź szczery w swoim myśleniu, na jakiej drodze się dzisiaj znajdujesz. I второй вопрос. I drugie pytanie. Ja nikomu tego nie życzę. Ja nikomu tego nie życzę. No i to może stać. Ale to się może stać. Сколько людей уходят сегодня из дому и больше не возвращаются? Ile ludzi dzisiaj wychodzą z domu, więcej do nich nie wraca? Сколько молодых людей уходят из дома? Ile młodych ludzi wychodzi z domu i nie возвращается? I nigdy więcej nie wracają. Ja nie życzę tego. Ja tego nikomu nie życzę. No i to może stać. Ale to się może stać. I это здесь второй вопрос. I teraz właśnie jest ten drugie мой pytanie. Дорогой друг. Mój drogi przyjacielu,
Jeśli twoje serce сегодня остановится. Jeśli twoje serce dzisiaj się zatrzyma. Куда ты уйдёшь? Gdzie ty odejdziesz? Куда ты точно уйдёшь? Gdzie naprawdę odejdziesz? Либо туда, либо туда. Czy tam, czy tu? Как важно в этот момент быть готовым. Jak to jest ważne, by w tym momencie być gotowy. Представьте себе, вот моё сердце остановилось. Wyobraźcie sobie, moje serce się zatrzymało. Moje imię zapisane w Księdze Życia. Moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Niebo otwarte. Niebo jest otwarte. Angiele pieją. Aniołowie śpiewają. Jezus spotyka mnie. I Pan Jezus mnie spotyka. I ja idę do domu. I idę do domu. No dla tego trzeba być gotowym. Ale do tego się trzeba przygotować. Wy znacie, jeśli nasze serce zastanowi się i my zakroimy swoje oczy. Wiecie, kiedy nasze serce się zatrzyma i my zamkniemy swoje oczy. Gdzieś na ziemi. Tutaj na ziemi. To nie pomoże больше ничего. To nic więcej nam nie pomoże. Nie pomoże ni jedna modlitwa больше. Ani jedna modlitwa więcej nie pomoże. Ni jeden священник nie pomoże. Żaden kapłan nie pomoże. Даже Бог Иисус ничего не будет. Nawet Bóg ani Jezus nikogo nikomu nie pomoże. Для этого он дал нам жизнь на этой земле. Właśnie po to nam dał życie na tej ziemi. Чтобы мы это решили. Żebyśmy tutaj zdecydowali. И поэтому куда ты уйдёшь? I dlatego gdzie ty odejdziesz? Многие спрашивают меня, как можно это правильно сделать? А wielu się pyta, no a jak to można prawidłowo uczynić? Я говорю, иди к Богу. Ja mówię, przyjdź do Boga. Как? Как? Ale mówi jak? В молитве. В молитве. Но я же не знаю, как молиться. No mówi, ja nie umiem się modlić. Не страшно. Niczego strasznego. Вот здесь я могу помочь. Ja tutaj mogę pomóc. Здесь пастор может помочь. Pastor może pomóc. Но мы можем только помочь. Ale my możemy tylko pomóc. Мы не можем за вас это сделать. Ale za ciebie tego nie możemy uczynić. Вы знаете, что Бог джентльмен. Wiecie, Bóg jest dżentelmenem. Он насильно наше имя никогда не запишет в книгу жизни. On nigdy nie zapisze naszego imienia w księdze życia na siłę. Он всегда будет ждать, пока мы сами придем. Он cały czas będzie czekał, dopóki my sami nie przyjdziemy. Мы родители, мы можем помочь нашим детям. My jesteśmy rodzicami i chcemy pomóc naszym dzieciom. Но мы можем только помочь, мы не можем это сделать за наших детей. My możemy im tylko pomóc, ale za nich tego uczynić nie możemy. Они сами должны прийти. Oni sami muszą przyjść. My pastoria możemy pomóc, no my możemy pomóc, my nie możemy. My pastorzy możemy pomóc, ale za was niczego nie możemy zrobić. Każdy должен лично прийти. Każdy musi osobiście przyjść. Ja mogę pomóc сегодня. Ja mogę pomóc tobie. Я готов это сделать. Jestem do tego gotowy. Мы можем помолиться вместе, дорогой друг. Możemy się razem pomodlić. Я буду молиться медленно, ты можешь повторить эту молитву. Będę modlił się powoli, a ty możesz powtarzać tę modlitwę. Но сделай это сегодня. Ale uczyń to dzisiaj. Не иди так дальше. Nie idź tak dalej. Слишком страшно. Bo to jest ogromnie niebezpieczne. Idź tak dalej. W ten sposób iść dalej. Bo to my nie znamy, co jutro nas czeka. Dlatego, że nie wiemy, co jutro nas czeka. Dzisiaj jest możliwość. I ty здесь nie случайно. I ty dzisiaj nie jesteś przypadkowo tutaj. Ja chcę, żeby my w ten wieczór byli czesnymi. Chciałbym, żebyśmy w tym wieczorze byli tacy szczerzy. Давайте мы закроем свои глаза. Zamknijmy dzisiaj swoje oczy. My теперь не будем смотреть по сторонам, кто что делает. Nie będziemy się oglądać naokoło, kto co czyni. Хватит смотреть, что другие делают. Wystarczy już tego patrzenia się na to, co inni czynią. Это наша жизнь. To jest nasze życie. Я даю вам одну минуту. I dam wam jedną minutę. Только одну минуту. Tylko jedną minutę. I to время пошло. I to właśnie ten czas się zaczął. Друг, загляни в своё сердце. Przyjacielu, zobacz do swojego serca. Ведь его ты не обманешь. Tam niczego nie okłamiesz. Если ты понимаешь. Jeśli rozumiesz. И ты понимаешь это. I rozumiesz to. Я не на правильном пути. Że nie jestem na właściwej drodze. Если моё сердце сегодня остановится. Jeśli moje serce dzisiaj się zatrzyma. То точно уйду в ад. To rzeczywiście odejdę w piekło. Ty nie случайно здесь. Nie jesteś tu przypadkowo. Ja приглашаю тебя. Zapraszam ciebie. Ty możesz prosto potichońku wstać tam, gdzie ty siedzisz. Możesz tam, gdzie siedzisz, po prostu spokojnie wstać. Ja chciałbym, żeby nasza grupa prosto potichońku cicho piała. Chciałbym, żeby nasza grupa tak po cichu śpiewała sobie.
A ciebie, mój drug, ja przygłaszam. A ciebie, mój przyjacielu, ja zapraszam. Ja ciebie przygłaszam nie ko mnie. Nie zapraszam cię do siebie. Pójdziemy do Jezusa. Ale zapraszam cię do Jezusa. Pójdziemy wместе. Ja pomogę ci. Pójdziemy razem, pomogę tobie. Ja знаю, że twoje serce nie równo bijące. Ja wiem, że twoje serce nie bije równo. Внутри ты понимаешь, мне надо это сделать. Wewnątrz ty rozumiesz, że potrzebujesz tego. Но дьявол тебя не хочет отпускать. Ale diabeł cię nie chce puścić. Потому что он понимает, если ты сейчас встанешь. Dlatego że on wie, że jeśli ty dzisiaj wstaniesz, он потерял. To on stracił. Пойдём. Pójdźmy. Тысячи людей сделали это. Tysiące ludzi uczyniło tak. I ty się będziesz следующий. I ty możesz być następny. Ty możesz stać вместе со мной. Możesz stanąć razem ze mną. I my pomodlimy się. I będziemy się modlić razem. My staniemy się z zakrytymi głazami. I my będziemy dalej z zamkniętymi oczyma. My będziemy честны. Ale bądźmy szczerzy. Nie będziemy смотреть, что. Nie będziemy patrzeć jedni na drugich. Pójdziemy, mój drogi drug. Powstań, mój przyjacielu. Parę sekund jeszcze. Masz jeszcze kilka sekund. Это твоё время. To jest twój czas. Я знаю, что Бог говорит к тебе. Ja wiem, że Bóg mówi do ciebie. Пойдём. Время истекает. Chodź, czas płynie. Я не хочу давить на тебя. Ja nie chcę wpływać na ciebie. Я просто предлагаю. Ja po prostu przedstawiam ci. Я хочу сейчас вместе с тобой, тот, кто встал. Я хотел по просто с тобой, для того, кто встал. Где бы вы ни были, здесь внизу, где ты бы не былась, тут или на балконе. Если ты хочешь, вставай еще быстренько. Если хочешь, то повстань сейчас, будем еще молиться. Я буду молиться медленно. Повтори эту молитву за мной. Буду еще молиться поволи и повторяй эту молитву. Пусть Бог слышит, что ты хочешь от него. Bóg słyszy, niech Bóg usłyszy, czego chcesz od Niego. Diabeł też должен to usłyszeć. Diabeł też powinien to usłyszeć. Że ty odchodzisz od Niego. Że odchodzisz od Niego. My pomodlimy się Ciebie w mieście. Pomodlimy się razem. Drogi Господь. Drogi Panie. Wy możecie powtórzyć to za mną. Możecie sobie powtarzać tę modlitwę. Ja przychodzę k Ciebie taki, jak ja jestem. Przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Я благодарю тебя, что ты меня любишь. Dziękuję ci za to, że mnie umiłowałeś. Но я сознаю, что до сих пор шел своими путями. I teraz rozumiem, że do tej pory chodziłem swoimi własnymi drogami. Это было неправильно. I to było niewłaściwe. Прости меня. Przebacz mi. Я оставляю широкий путь. Ja chcę zostawić tą szeroką drogę. Diabeł, ja odrzekam się od ciebie. Diable, ja się odrzekam od ciebie. Jezus, ja idę do ciebie. Panie Jezu, ja idę do ciebie. Прости мне мои грехи. Przebacz mi moje grzechy. Ja swoją жизнь отдаю тебе. Ja oddaję swoje życie tobie. Zapisz moje imię w книгу жизни. Zapisz moje imię w księdze życia. Я принимаю тебя как своего спасителя. Przyjmuję ciebie jako mojego zbawiciela osobistego. Ty теперь мой Бог. I teraz mój Boże. I ja twoje dziecko. Jestem twoim dzieckiem. Daj mi siły i dojdź do końca. Daj mi moc dojść do końca. Ja chcę wieczność spędzić z tobą. Chcę wieczność spędzać z tobą. Спасибо тебе, что ты это делаешь. Dziękuję ci za to, że ty to uczynisz. Amen. Amen. Вы можете присесть. Możecie siedzieć jeszcze. Дорогой мой друг. Дорогой мой друг. Mój drogi przyjacielu. Я хочу каждый, кто сейчас молился. Chciałbym, żeby każdy, кто właśnie się przed chwilą modlił, пожелать тебе Божьего благословения. Chciałbym ci pożyczyć Bożego błogosławieństwa. Idźcie дальше с Господом. Żebyś szedł dalej za Panem. Я знаю, что будет нелегко. Ja wiem, że to nie będzie łatwe. И дьявол будет пытаться нас увести с этой дороги. Że diabeł będzie próbował nas odwieść z tej drogi. Оставайтесь с Иисусом. Ale zostań z Jezusem. Приходите в церковь. Przychodźcie do zboru, do kościoła. Обязательно. To jest obowiązkowe.
Вам нужна помощь. Потребуете помощи. Вы не сможете победить одни. Не можете звичайжить в поединке. Вам нужна армия Иисуса Христа. Вам потребна есть армия Пана Иисуса. А армия Иисуса Христа – это церковь. А армия Пана Иисуса – то Костюм. Поэтому приходите сюда. Dlatego przychodźcie tutaj. Здесь вам помогут. Tutaj вам помогут. Но идите дальше. Ale idźcie dalej. Я не знаю, увидимся ли с вами еще раз на этой земле. Nie wiem, czy jeszcze raz zobaczymy się tutaj na tej ziemi. Но я видел ваши лица. Ale widziałem wasze twarze. Если мы здесь больше не увидимся. Jeśli się więcej już nie zobaczymy. Мой дом там. Mój dom jest tam. Если я приду туда. Jeśli ja tam przyjdę. Я вас буду ждать. To ja będę czekał na was. Идите тоже туда. Żebyście też tam poszli. A jeśli ktoś wprzód mnie tutaj przyjdzie? Ale jeśli ktoś prędzej niż ja tam dojdzie, czekajcie mnie. To oczekujcie na mnie. Ja też przyjdę. Ja też tam przyjdę. I my będziemy wместе Jezusa sławić. Będziemy razem z Jezusem. No zostawajcie na tym pocie. Ale pozostańcie na tej drodze. Pójdź was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Amen.